Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani. Ostatnio nie było takich filmów dużo, ale jest to krótki film, informacyjny, a uważam, że jest w tym momencie konieczny. Słuchajcie, YouTube wprowadził e, nowy widok ekranu subskrypcji, i jestem nim totalnie załamany. Strasznie, strasznie mi się to nie podoba. Słuchajcie, tak jak do tej pory jest lista, którą swoją drogą możecie włączyć i polecam wam to zrobić, bo jest dużo bardziej czytelna i przede wszystkim y, tutaj no, ciężko jest przegapić jakiś film, bo jest to fajne, czytelne, widać pierwsze linijki opisu tak dalej. Eee, widać jaki kanał to wrzucił, jest miniaturka tego kanału. Został prowadzony nowy ekran subskrypcji, który no totalnie marginalizuje tutaj twórców, marginalizuje opisy, Zniknę, zniknęły awatary, te nazwy są tutaj malutkie i szare, natomiast na pierwszy plan wychodzą po pierwsze miniaturki, po drugie jest ich taki natłok, że no jak, dzisiaj M.C. Sobieski mnie nominował na wejście to na klatę challenge, nie zobaczyłbym tego, bo t, po prostu film ma zbyt mało chwytliwą miniaturkę i jej nie zauważyłem, patrzyłem na szklankę, sorry, e, ma tak mało, jakby mi ktoś tego nie podesłał w Messengerze, no to i Sobieski by mnie nie uprzedził w mailu, że będzie mnie nominował. Minował, no to bym tego nie zauważył nawet. Jest jakaś masakra, więc polecam Wam, poza tym widzicie filmy tylko z ostatnich 24 godzin, a te następne tutaj niby są, ale już YouTube sobie sam ustala ich kolejność i są nie wszystkie dalej. No, strasznie, strasznie niefajnie to w moim odczuciu wygląda, dlatego polecam Wam, żebyście sobie przełączyli z powrotem na te listę, to jest dużo bardziej czytelne, jeżeli oczywiście chcielibyście mieć pewność, że żadnego materiału nie Przegapicie. Druga sprawa, no właśnie, chyba YouTube też nie do końca już wyświetla wszystkie filmy wszystkim użytkownikom. Po czym stwierdzam? Jeżeli jesteście na tym filmie, zobaczcie sobie tutaj koło. Tej ikonki, że subskrybujecie. Ja mam nadzieję, że subskrybujecie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to Was zachęcam. Pojawił się taki trybik i po kliknięciu w niego widzimy, że mamy opcję: Pokazuj mi, wysyłaj mi wszystkie powiadomienia z tego kanału. Ta była zaznaczona, ona domyślnie jest właśnie odznaczona, co może sugerować, że YouTube po prostu Wam pokazuje nie wszystkie filmy. Więc jeżeli byście chcieli dostawać informacje i na pewno nic nie przegapić, zaznaczcie sobie to i być może wtedy YouTube Wam wszystko na pewno. Pokażę. To jest na przykładzie wczorajszego odcinka ze Skubiego Du. No ale i to nie jest pewne, więc w opisie też dostaniecie link. Słuchajcie, do fanpage'a. Jeżeli jeszcze go nie lajkujecie, myślę, że warto to zrobić. A jeżeli już lajkujecie, to i tak Facebook e, nie wszystko wam pokaże. Ja tutaj, tak jak pokazuję, wrzucam właśnie e, filmy innych twórców, na których wystąpiłem, e, wrzucam swoje filmy i tak dalej, żebyście mogli je zobaczyć. E, więc jeżeli już lajkujecie ten fanpage, e, wtedy. Zobaczcie sobie, kliknijcie tutaj, rozwincie tę strzałeczkę i posty w aktualnościach możecie sobie wybrać, żeby wyświetlać najpierw z tej strony, jeżeli jesteście tym zainteresowani, a także możecie włączyć sobie powiadomienia o postach, a także o wydarzeniach, żeby po prostu na pewno nic nie przegapić, bo Facebook też to przycina. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, jeżeli chcecie na pewno nie przegapić niczego z Facebooka i z YouTube'a, a także w przypadku gdybym streamował, ee, jest to wtyczka. Jest to hajsownicza wtyczka, która od jakiegoś czasu funkcjonuje. Jest ona dostępna do przeglądarki Chrome oraz do przeglądarki Firefox od jakiegoś czasu. Linki do zainstalowania jej są w opisie. Ja sam korzystam, żeby wiedzieć, czy, czy na pewno dobrze działa, możecie dostawać informacje o wiadomości, jeżeli będę chciał taką do Was wysłać, o postach z Facebooka, o filmach z YouTube'a, kiedy zacznę streama na Hitboxie, możecie też zmienić jej głośność, ona ma taki dźwięk sobie... Tak, możecie sobie tę głośność jakoś tam dostosować w tej wtyczce. Kilka osób yy, pisało o tym, że wtyczka potrzebuje tak zwanej historii, że prosi o dostęp do historii. I tutaj, jeżeli sobie zmienicie na angielską wersję chroma, to zorientujecie się, że yy, z angielskiego to nazywa się storage. Storage w chromie jest taką po prostu podręczną bazą do przechowywania, i yy, wtyczka potrzebuje dostępu do tego, żeby przechowywać informacje po prostu o tym, jaka ma być głośność i czy chcecie w ogóle powiadomienia dźwiękowe, żeby przechowywać wasze ustawienia. Bo Możecie sobie ją konfigurować, że na przykład chcecie tylko posty z Facebooka bez informacji o filmów z YouTube'a, o filmach z YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Jest ona dostępna do Chroma, jest ona dostępna do Firefoxa. Myślę, że jeżeli chcecie być na bieżąco i na pewno niczego nie przegapić, to warto to zainstalować. No i co? Dziękuję Wam za uwagę. E, szkoda troszeczkę, że, że, że gdzieś tam te portale e, utrudniają nam, jako twórcom życie i, i bardziej próbują skupie, bardziej próbują to centralizować, tak? Co jakby jest, jestem w stanie ich jakoś zrozumieć, że. Próbują zrobić tak, żeby to nie twórca miał wpływ na to, czy jego materiały dowskich dotrą, tylko żeby to YouTube o tym decydował. Przepraszam, ale jak Izak w 3 godziny ma 24 koła wyświetleń, to jest bardzo. To widać, że po prostu, jeżeli miniaturka nie jest jakoś mega chwytliwa, to widać, że to przepada. No bo Izak ma dużo, dużo większe wyświetlenia w takim czasie, przynajmniej na tym starym systemie subskrypcji, gdzie te filmy były widoczne, dokładnie tak było. Szkoda. Szkoda, szkoda, że jakoś w taką stronę to idziemy, jako twórcy pewnie będziemy jakoś z tym walczyć na tyle, na ile możemy. Eee, I tyle. Słuchajcie, zapraszam was, żebyście sobie eee, polajkowali, podpalali te opcje, żebyście przełączyli sobie tutaj te listę, żebyście zainstalowali wtyczkę, jeżeli jesteście zainteresowani, i włączyli opcję powiadomień przy subskrypcji, bo wtedy po prostu niczego nie przegapicie. Mam nadzieję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dzisiaj prawdopodobnie wlecą jeszcze dwa filmy. Trzymajcie się, cześć!